No to dotarliśmy do sektora piratów. Mamy 1/3 kadłuba, jeden tylko pypeć shieldu, czyli jedną osłonę. Mamy bike beam, który w ogóle nam się do niczego nie przyda teoretycznie, i 40 skrapu. Jesteśmy dość lekko w dupeczce i teraz pytanie brzmi. Widzę, że tu jest sklep, ale chyba przelecę najpierw poprzez potyczkę, żeby chociaż mieć trochę kasy w tym sklepie do wykorzystania. Natomiast wiem, że tu są pojedynki dwa. Czy może olewamy sklep? Nie, dobra, nie chcę olewać sklepu, no bez jaj. Nie chcę. In danger, no oczywiście. Tylko też mamy czwarty sektor. Już coraz trudniejsze będą te dziadostwa, już mają podwójne osłony. Już nie jest fajnie. Okej, automated scout. Spoko. Cudownie. Cudownie! Więcej nie mieli tej broni na pokładzie? Ja pierdzielę. Laser drugi, laser trzeci, ion, drugi ion. Niech zaczną tylko strzelać. Okej. Poczekam. Ionem mogą strzelać. Ion chyba zdjął mi, tak. Ta, tlen mi tylko trafiło, więc spoko. Okej, dobra, zaczął strzelać, może być. Świetnie. Udało się uniknąć. Tylko glaive beam mi się nie naładuje, kurczę, przez ten czas, no niestety. Nie ma szans, żeby ten glaive beam się naładował, a wiadomo, że będziemy strzelać w ten sposób. Chociaż tyle wiemy. Gdybym miał chociaż ten cloaking na najwyższym poziomie. Fuck. Fuck. No nie! No nie! Odwołać atak. Odwołać atak glaive beamem. Aha! Zaraz, on i tak stoi. Dobra, przecież on i tak sterczy. Znaczy, nie rusza się. Fuck! Nie wiem, co się dzieje, ale we mnie czymś strzelają. Oby tylko... Nie tu! Nie, błagam, tylko nie w to! Uff! Miss! Tylko nie mam już w ogóle shieldów. Boże, to jest... Życie na krawędzi, naprawdę. Gra na krawędzi. Wszystko na krawędzi. Na pierwszej. Dobra, okej. Czyli co, shieldy dostały, kamera dostała. Ale oni teraz też dostali, mają tylko... Mają tylko to. No nic. Mam nadzieję, że mój cloaking się szybko odnowi. Fuck! O nie, jest, to jest dobry laser, a ja nie mam w ogóle osłon. Auć! Fuck! Spieprzam. Aha, tlen, no właśnie, tlen dostał. Dobra, czyli może... Mam nadzieję, że tego tlena nie będę musiał się tym tlenem zajmować. Dopóty... Fuck! Cloaking. Dopóki... O nie. Nie strzelę tym glaive'em, ale mam nadzieję, że... Kurczę... Spierdzielaj. Spierdzielaj już! Fuck! Leci! Leci na mnie, leci! Dobra, jeszcze raz to samo. Nie widziałem, czy zahaczyłem wszystko. Jeszcze raz sprawdzę. Okej. Okay. Tak! Uff, o Boże. O Jezus Maria. Ej, naprawdę, te potyczki są... Te potyczki są teraz tak bardzo na krawędzi, że normalnie nie mogę. Dobra, teraz jak najszybciej. Trzeba oczywiście naprawić dziurę. A potem jeszcze jak najszybciej... O kurde, no to będzie zabawa niezła teraz, bo mam i dziurę w pokładzie, i... I zniszczoną tlenownię, więc teraz ty idziesz tu. Ty idziesz naprawiać. Naprawiłeś? Świetnie, to wracaj. Okej, okay, dobra. Pandax, to poczekaj, tutaj zaraz będziesz się leczyć. Dobra, czyli ogólnie jest okej. Okay. Jest okej, okay, jestem lekko, trochę bardziej spokojny. Teraz czas tylko na naprawy. Okej. Okay. Jesteśmy gotowi do tego, żeby polecieć teraz do... sklepu, więc uff, witaj sklepie. Zobaczymy, co będzie w środku. Mam 77 skrapu i tak trzeba się naprawiać. Welcome to our humble trade spot. Okej. Okay. Sorry. Dobrze. A zatem. Decyzja. Decyzja numer 1. Po co mi pike beam? Nie ma pike beam. Teraz dobrze. Teraz decyzja numer 2. Mamy 104 elementy skrapowe. Co możemy za to kupić? Możemy za to kupić drugi shield. Bo to jest dokładnie ilość, która nam jest potrzebna. 100 to jest ilość, która jest nam potrzebna, żeby kupić shield. Natomiast z drugiej strony, shield możemy kupić zawsze. A hacking niekoniecznie. Może powinniśmy kupić hacking. Żeby móc hakować systemy wroga. W tym przypadku zawsze będzie to system atakujący. Bądź dronowy. Zobaczymy, to się jeszcze okaże. Mogę też kupić jakąś broń. Na przykład Hulsmasher Laser Mark. Shots per charge. Trzy strzały z laseru. Ha.
podstawowy laser, niekoniecznie. 2 razy damage on system less rooms. No tak, właśnie, bo to jest Hull Smasher. No właśnie. Antibiobeam na pewno nie, bez przesady. Musimy się też naprawić, już naprawa kosztuje niestety 3 skrapy. No więc muszę podjąć decyzję. Teraz mamy page 2. Reconstructive teleport. O! Przy teleportacji od razu się leczą, okej, okay, emergency. Mniejsze damage za brak tlenu i Reaper Arm, który więcej skrapu. Nie, naprawia mój kadłub, ale mniej skrapu dostaje. O nie, na to się nie godzę. Dronów nie chcę. Dobrze, czyli żadne augmentations nie było przydatne. To teraz tak. Wydaje mi się, że powinienem kupić chyba hacking i resztę kasy poświęcić na naprawę. I to byłoby spoko. Tak mi się wydaje. Mielibyśmy wtedy i hacking, i cloaking. I to razem powinno dać radę, dać nam większą szansę przeżycia. Wiecie co? Ja tak zrobię. Nie mam tylko energii, żeby zasilić hacking, ale spoko, zawsze mogę odjąć trochę z silnika. To nie jest jakiś wielki problem. Sorry, mogę odjąć z lecznicy, więc spoko. No dobra, reszta to naprawa. Tyle, ile się da. I wydaje mi się, że... to w CO. Okej, okay, git. Uff, dobra. Czyli teraz mamy hacking. Co prawda tylko 4 sekundy, ale zawsze coś. Mamy cloaking. Wszystko na bardzo niskich poziomach. To może teraz już trzeba zacząć konkretnie inwestować w to, co... rozwijać te wszystkie moduły w tym momencie. Dobra. O! Jedynym sąsiadem jest drugi sklep. Ale wiecie co? Ja się wrócę w takim wypadku, skoro tu jest drugi sklep. I tak nic w nim nie kupimy. A skoro wiem, że tu jest sklep, to mogę teraz zrobić jakąś taką rundę, nie wiem jak, żeby tu jeszcze zahaczyć. I potem jakoś tędy, póki jesteśmy w exicie. Spróbujemy, czyli się wrócę, niestety. Nie lubię tego robić, bo wracamy się do lokacji, która już była. Tak? A to nie jest fajne. No tak, tam już nie polecę. No tak, to klasycznie. To lecimy na jakiś pojedynek. Paliwo. Muszę patrzeć też, że paliwo się kończy powoli. O! Hello! Okej. Okay. Our weapon system are mal... okej. Okay. Czy nas... czy pomożesz nam... czy nas odeskortujesz? Okej. Okay. Dostanę za to paliwo. I quest marker. O nie! Fuck! Wszystkie drogi są zajęte czymś. Co tu jest? Ion Storm? Asteroid Field. To chyba lepiej przez asteroidy przelecieć jednak, nie? Dobra, ale na początku distress. Gdzie jest quest marker? Tu! Pieruny daleko. No dobra, na pewno wiem, że nie dalece do tego sklepu już. To jeszcze zobaczmy distress. I tak nas czeka przelecenie przez jakieś niebezpieczeństwo. Kurna, no! Droga nie może być zbyt prosta. To nie ma ani chwili na wytchnienie. Potrójny laser! Wiecie, co oznacza potrójny laser? Że ni cholery nic z tym nie zrobię. Okej. Okay. Zasadzka. Potrójny laser. Niech ja się skupię. Potrójna osłona. Muszę strzelić hackingiem w osłony w takim wypadku. W żaden inny sposób się nie przebije. Tutaj, jeżeli mi się uda zdjąć tych osłon odpowiednią ilość, to dam radę zrobić tutaj porządek. Także, tak. Czyli wychodzi na to, że muszę strzelić hackingiem w osłony w tym przypadku. Poczekać na odpowiedni moment i spieprznąć potem glaive beamem. Dobra, ając... dobra, chowamy się. Spoko. Nic nas nie trafiło, 80% na szczęście. Git. Okej, wyczekamy. Hacking leci. Ściągamy osłony. Jedna. Druga. Okej, ściągnęliśmy 2 osłony, świetnie. I teraz tak, raz, dwa, ile? 5? O, powinien zginąć. Enemy FTL charging. Kurde. Fuck! Się zemścił, też we mnie pieprznął. Fuck. I znowu tlen padł. No w mordę i osłony padły. Jezus Maria. No i nie zniszczyłem go od razu. Niestety. Niestety przeżył. Fuck! Jeszcze charge'uje FTL-a. No to teraz będzie ciekawie. To będą bardzo ciekawe chwile. I znowu osłony padły. Naprawiaj szybciej te osłony, chłopie. Fuck! O nie. Brak tlenu i pożar. Zastanawiam się, czy mam jakiekolwiek szanse, żeby to teraz przeżyć. Muszę ten pożar za wszelką cenę ugasić. Czyli lecimy ty do pożaru i ty do pożaru. Niestety muszę go... aha, jump imminent. Okej, ucieknie. Ale to w sumie dobrze, że ucieknie. Dobra, uciekł. No trudno. O nie! O nie!
podczas pożaru, że nie ginął tu, bez przesady, już, obudzić się, no. Gasić ten pożar. Dobrze, no to uciekli, niestety. Ale, huch, to nie oznacza jeszcze, że przegraliśmy, na szczęście. Ale cały czas stąpamy po prostu po lodzie. Po bardzo kruchym lodzie. Niestety. Dobra. Ninak, też lekko jesteś tutaj upośledzony. Dobra, wyleczyliśmy, wszystko naprawione, można wrócić na stanowiska. Dobra, osłona wraca. Kurczę, tak blisko. Glide beam świetny jest, ale... Jezu, jak tylko... Nie, straszne ryzyko, naprawdę, cały czas na krawędzi. Non stop. I cóż, no i muszę polecieć w asteroidy. Muszę polecieć w asteroidy, no nie mam innego wyjścia. Lecimy. Wolę to niż Ion Storm, którym zajmie mi całą energię. Może być słabo, ponieważ bardzo łatwo zdejmą mi osłony, tamci mają podwójną, świetnie. Mają rakiety, cudownie. Cudownie. Dobra, czyli co? Nie ma co czekać. Jak tylko się naładuje za bardzo ta rakietnica... Z rakietnicy przeżyjemy, robiąc cloaking. Okej. Niech sobie strzelają, to się uchronimy. O, świetnie. Dobra, tam to poczeka. Fuck! Trafili. Jesus, 80% oni trafiają? Ich szlak trafi. Przynajmniej niech cokolwiek ich trafi. Dobra, glaive beam. Muszę zdjąć osłonę, więc muszę przelecieć jakoś tak. O! Czy jestem w stanie zaliczyć aż 5 pokoi? Chyba nie. Dobra, to wolę jednak tędy przelecieć. O tak. No zobaczymy. Chwilowo muszą ponaprawiać osłony. Jesteśmy niewidzialni. Dobrze, nie trafiło na szczęście. Ktoś to powinien zacząć naprawiać, ale chyba czekam. Dobra, czy coś strzeliło we mnie? Nie. Aha! Glaive beam powinienem też odpalić w momencie, kiedy... O kurde, kiedy asteroida w nich trafia. Moment, to nie muszę odwołać glaive beama chwilowo. Au! Dobra, na szczęście drzwi dostały tylko. Dobra, hacking. Okej. Fuck! Chyba nie ma co czekać. Dobra, dostali. Idealnie, świetnie. Okej. Ciach! Dobra. Niestety mamy dziurę. Mamy dziurę, panie pilocie. Fuck, nie mam skąd odjąć chyba gościa. Dobra, spróbuję. Spróbuję jednak gościem od shielda to naprawiać. Bo to jest jednak ważne. Fuck. Fuck. O nie, leci torpeda, o nie. Pudło będzie, pudło. Fuck. Cloaking? Serio? Dlaczego akurat cloaking? Dobra, może to i tak przeżyjemy mimo wszystko. Aha, ja w ogóle miałem chyba cloaking sprawny, z tego co widzę, nie? 4 HP tylko. Okej, okay, dobra, moment. Dobrze, idź stąd. Dobra, strzelili. Niech strzelą jeszcze tymi laserami, to się schowamy. Tyle, ile się da. Dobra, pieprze, nie czekam chyba. Dobra, glaive beam zaraz będzie gotowy. Hakuję jeszcze. Okej, okay, glaive gotowy. Lecimy standardowo. Tędy. Dobra. O Boże. Nie. To jest najbardziej wymagająca rozgrywka, jaką miałem od... Nie wiem, chyba od dawna. Od zawsze chyba. Strasznie wymagająca. Mózg płonie! Dobra, to teraz trzeba robić wielkie naprawy. I jeszcze trzeba uważać na to, że asteroidy latają. Dobra, koleś, ty siedź tu i czekaj. Pilnuj osłon, żeby szybko się odnawiały. Druga osłona jest potrzebna. Tak! A ja kupiłem hacking. Ale to nie jest zła decyzja. Hacking teraz uratował mi trochę dupę. Ninak, idź się lecz. Dobra, spieprzamy stąd. 38 skrapu, 4 HP. A sklep jest już tu. Przepadł. Przepadły wszystkie sklepy. Moi drodzy, przepadły sklepy wszystkie, a to oznacza, że nie mam szans już się naprawić. No cóż, czyli co? I lecimy do walki, która może być naszą ostatnią walką. Z tego co widzę, bo chcę przylecieć tu i do tego questa chociaż dobić. Ewentualnie potem to pokrążyć i wylecieć, chociaż nie wiem, jak długo wytrzymam.
Niemniej, skoro mam trochę kasy, czy ja chcę coś jeszcze usprawniać? Aha, nie mogę to usprawniać, ponieważ no tak, tu nic nie usprawnię, bo jest niebezpiecznie. Dobra, lecimy, no lecimy na pojedynek, no. Jak już ginąć, to tylko w walce. O! Cloak to stay hidden. Podwójna osłona, a to już chyba jest taki klasyk. I... chyba bardzo potężna. Ta. Wyrzutnia rakiet. Dobra, spróbujemy zostać jednak ukrytymi. Aha, okej. Okay. Dobra, udało się. Nie wykryli nas. Dobra, no to chociaż tyle. Przelecimy teraz co? No tak, kurde, akurat w tym momencie, co tu jest? Słońce, czyli pożary. No nie chcemy pożarów, na pewno. Nie chcemy lecieć też do exitu tak szybko. Dobra, lecimy klasycznie, w sensie oblecimy naokoło i zobaczymy, co się uda zrobić. Może ktoś nas naprawi? O nie, potrójna osłona, dlaczego? When our pirate ship approaches, hand over one of your crew members and the rest of you can go free. O nie, czyli muszę kogoś oddać, żeby mi dali spokój. Nigdy się nie poddamy. Fakajcie się! Dobra, ale mają potrójną osłonę, czyli ogólnie mega ostro jesteśmy w dupie. Bo jeżeli... mój laser potrójny chyba przebijając się przez potrójną osłonę nie wyrządza żadnych krzywd, nie? Tak, tak to rozumiem, skoro jeżeli mam shield na poziomie drugim, to wyrządza tylko obrażenia na poziomie pierwszym, to byłoby logiczne. Zatem znowu muszę strzelić w osłony. Bez zdjęcia osłon nie przebije się nigdzie i teraz trzeba tylko dobrze wytimingować to. Jakby to strzeliło pierwsze, to byłoby super. Dawaj, napieprzaj! O, świetnie. Dobra, i teraz mogę uniknąć. Teraz się chowam. Trafiło jednak. Dobra. Okej, okay. Glaive Beam prawie zrobił, prawie się naładował. Dobra. Hacking! Mam nadzieję, że dobrze to wyliczyłem. Dobra, Glaive Beam jest. Kurna! Mój hacking jest zbyt słaby, żeby przebijać się przez podwójne, ale... nie przebije się przez 5 i tak, nie? Ale przez 4 się przebije. Okej, okay, w taki sposób. Tylko osłona jest ostatnia, wiecie o co chodzi. Jeżeli walnę w osłonę na początku... jak to zrobić? O, tak, nie, bo ja chcę prze... o kurna, no! Może... osłona zawsze będzie druga. No ale lepsze to niż nic, no. Dobra, próbujemy tak ciechać. Okej! Okay. Tylko widzicie, to co mi wyciechało, to jednak odjęło tylko jeden pypęcz, więc wszędzie obrażenia były w wielkości 1. Niemniej jednak oznacza to, że udało mi się... dobra, może ja w ogóle zwiększę swoją manewrowość. Udało mi się pozbyć jedynej broni, dzięki której mogliby mi cokolwiek zrobić. Także jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Powinniśmy z tym akurat przeciwnikiem dać radę. Gdybym nie miał hackingu... widzicie, gdybym nie miał hackingu i poszedłbym tylko w osłony, zrobił sobie drugą osłonę, nie przebiłbym się przez potrójne osłony w żaden sposób przeciwnika. A dzięki hackingu mogę to... dzięki hackingowi mogę to zrobić teraz. Dobra, czyli lecimy. Jeszcze raz. Cztery mówię. O tak. Może jeszcze przetniemy jakiegoś gościa. Może przetniemy tego typa. Chcą mi kogoś dać! Czy chcemy wziąć kolejnego gościa na pokład? Czy chcemy zarobić scrap? Chcemy gościa. Niech będzie. Witaj! Oregan! Oregano, pewnie oregano sprzedajesz, nie? Nie, ty się będziesz nazywać Oregan. Ty się będziesz nazywać... mój drogi kolego... Werpach! Witaj, Werpach, na pokładzie! Miło cię poznać, szanowny kamieniu, accept. Wpadasz w bardzo złym momencie na ten statek, ponieważ to może oznaczać, że długo i tak nie pożyjemy. Ale mam nadzieję, że wybrałeś lepsze zło. No, wiesz, zginięcie z honorem, prawda, te sprawy... Boże, znowu coś! Asteroid Field? Nie przeżyjemy Asteroid Fieldu. Dobra, lecę do exitu. No nie mam wyjścia, może przy exicie będą naprawiać za kasę. Tak też się może zdarzyć. Aha. Nie ma żadnego eventu na wyskoku, no niestety. Dobra, czyli lecimy do questu. Bo nie ma sensu zmieniać sektora. Jeszcze. Mamy jeszcze trochę czasu, więc spokojnie możemy skoczyć do questu. Zobaczymy, czy to była... czy to... no tak, chyba to był jednak ambush. Match this... aha. You are ambushed by a rebel ship. Czyli zasadzka. Czyli wpadłem prosto w jego pułapkę. I będziemy mieli jeszcze... haha! Kogo? Dobra, nie będę się chronić. Niech oni przyjdą w takim... mam Rockmana, tak? Który stoi jeszcze w drzwiach. Więc niech sobie abordują i ja się tu postaram zminimalizować straty. Czyli hacking
Poleci teraz w ich działa. Niech przyjdą. O kurde, w najgorszym możliwym miejscu. Chciałbym odebrać tlen stąd, ale być może nie. Być może jednak pójdę do nich i wezmę jeszcze gościa z... Od osłon niech będzie. Poczekaj tutaj i rozwalcie ich w dwójkę. Powinna dać radę, zanim zniszczą mi to, co tam się, czym się zajęli. Chyba, że będziemy zaraz... Aha, okej, dobra, leci chyba... Cak, coś tu poleciało we mnie, flaki we mnie lecą. Więc... aha, no tak, coś, co rozrobiło mi zniszczenie przecież. To też jest, trzeba mieć to na uwadze. Dobra, flaki we mnie lecą. Więc poczekamy chwilę. O-o. Okej, chowamy się. Kurna! Prawie się udało schować idealnie, no, mordę jeża. Dobrze. Niedobrze, znaczy to jest bardzo niedobrze, bo teraz jak stracę tę kamerę, to stracę kolejne HP. Fuck! Nie! Tak nie może być. Co? Poszedłeś naprawiać, idioto? O Boże. To może być słabo. Dobra, uciekam z silnikowni. Gdzie jest Not Enough Power, kurde? O Boże. Chyba nawet się nie wyleczę z tego, co widzę, oczywiście. O nie. Rozprzestrzenia się ogień. O Boże. Czuję się zrezygnowany, naprawdę. Ninak nie może się teraz przecież jeszcze nawet wyleczyć. Dlaczego? Ponieważ nie może. Bo nie ma gdzie. O Boże. Dobra. Co mogę zrobić? Wesprzeć mogę. Chrzanić ten ogień. Ninak, spierdzielaj tu, naprawiaj. Okej, okay, 1 HP. Glaive Beam gotowy. Lecimy. Napierdzielamy. Zaczynamy od tlenowni. Zahaczymy o shieldownię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze. Mają tylko pojedynczy laser. Okej. Okay. Tylko teraz. Najgorsze jest to, że muszę ugasić pożar. Nie wiem, gdzie on jest dokładnie, ale postaram się zrobić to w ten sposób. Ponieważ ten ogień może się zacząć... Fuck, rozprzestrzeniać. Dobra. Ty możesz gasić... O, ty jesteś niewrażliwy na ogień przecież. Idź naprawiaj z nim. Muszę cały czas jeszcze uważać na to, co oni tutaj robią. To teraz nie jest zbyt dobry moment jest, żeby jednak... Dobra, zamykam drzwi. Zamykam drzwi, nie otwieram! Dobra, leczą się, dobra, leczą się. To tak, odejmujemy z czego? Z niczego. Fuck. Fuck, 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 fuck. Co tu płonie? Cloaking płonie, niedobrze. Bardzo niedobrze. Pomóż mu gasić. Jak cloaking spłonie, to jest fatalnie. Fuck, nie mogę pozwolić, żeby cloaking płonął. No nie, jak cloaking zostanie zniszczony, to przegrałem. Fuck. 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 No i to chyba oznacza, że jednak przegrałem. Pożar mnie załatwił. No nie ma szans, musiałbym, nie wiem co zrobić. Nie gin, nie niszcz się. Uff, o Jezu, dobra, jeszcze żyję, moment. Muszę teraz ogarnąć, co się dzieje z tej strony. O ludzie. Dobra, ugaszony pożar, to jest najważniejsze. Mają to... Nic mi nie zrobi, to też mi nic nie zrobi. Na szczęście, okej. Glaive Beam gotowy. Glaive Beam, napieprzamy znowu tak jak wtedy. O, mogą mi dać dużo zabawek, dużo, okej. Okej, biorę. Pieprzę, biorę, nie dużo skrapu, ale biorę. Yes. O ludzie, my jeszcze żyjemy! Masakra z jednym HP! Żyjemy! Jesteśmy cały czas jeszcze żywi, zdrowi i, bezpieczni? Nie, niebezpieczni, to jest jeden błąd i koniec! O Boże! To naprawdę bardzo interesująca misja. Mam mnóstwo torped, nie mam co z nimi zrobić. Mam tylko 5 strzałów hackingowych, drony by się bardziej przydały, znaczy dron party. Niż cokolwiek innego. Dobra, ty idź się leczyć. Dobra, ja to zrobię porządki. Okej, okay, Verpach Rockman zostaje ze mną tutaj w shieldach, w razie gdyby trzeba było tutaj nadzorować shieldy, żeby... On jest wolny, on musi być w miejscu, gdzie może szybko dostać się wszędzie. Czemu to jest otwarte? Dobra, mamy jedno HP. Jedno cholerne HP. I wiecie, co z tym zrobię? Znaczy nie, no nie mam energii. A chciałbym kupić coś do cloakingu. Ale nie kupię.
Nie kupię kolejnego poziomu cloakingu, ponieważ to i tak jest jeszcze mało kasy. Ja muszę mieć gotówkę, żeby się naprawić. Cholera wie gdzie. Dobra, czy mam jeszcze dwa skoki? Czy tylko jeden skok mam? Mam jeszcze dwa skoki. To nie powinno jeszcze dojść w następnej turze, czyli mogę jeszcze zaliczyć to miejsce. Błagam, niech tu będzie coś, co mnie naprawi. Proszę! Co tu mamy? The Distress Bacon is coming for a civilian ship, it appears it been changed. Okej. Jeśli uda nam się pokonać tego pirata, zdobędziemy dużą ilość zabawek. A nie ma sensu jakby unikać takich rzeczy. Z jednym HP. Czy to się nam uda? Czy to jest po prostu, to jest misja samobójcza? Ale jedziemy. O, tak! Zoltan Ship, którego nie jestem w stanie przebić Glaive Beamem, ani nie jestem w stanie nawet rzucić tam hacking. Fuck! Cudownie, co oni tu, co to jest? Co to ma być? Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Co tu jest? Fuck! Co tu się będzie działo? Moi drodzy, bardzo miło było z wami próbować przejść Stealth Cruiserem na normalu. Ten dość trudny etap. Także zdążyłem nawet skończyć myśli, bo mimo że cloaking był, to i tak mnie trafili. Także było dobrze, było nieźle, przelecieliśmy 4 sektory. No i niestety, na normalu nie jest, jest tak duży element losowy, że naprawdę, cóż, moje skille nie dały rady, sorry bardzo. W tym przypadku niestety zginęliśmy dość szybko. A no w sumie pół gry przelecieliśmy, to nie jest jakaś tragedia, chociaż cały czas na tej krawędzi. No dobrze, moi drodzy, to oznacza teraz, że możecie zerknąć, rzucić okiem w opis pod filmem. Tam znajdziecie link do ankiety, która pozwoli wam zdecydować, jakim statkiem lecimy następną razą. I również możecie zaproponować nazwę naszego statku. Niestety penetrator się nie przepenetrował zbyt skutecznie. Pech chciał, że trafiliśmy na Zoltana, z którym nic nie mogliśmy zrobić. Cóż zrobić, niestety, taki live. Także dajcie znać w tej ankiecie, nie w komentarzach, tylko w ankiecie, wasze propozycje zostawcie. Spośród tych, którzy wezmą udział, również rozlosuję ekipę, która będzie w następnym locie obecna na statku. Jedyne, co musicie podać, to oczywiście swoje imię z YouTube'a, żebym mógł jakoś z tego zrobić imię pasujące tutaj. Czasami przerabiam, jak widzicie, imiona, czasami nie przerabiam, także wystarczy, że się tam podpiszecie. I to byłoby na tyle. Jeśli macie jakieś przemyślenia co do tego lotu, dajcie znać w komentarzach. Jestem jak najbardziej otwarty na usłyszenie tego, co sam wiem, czyli że wielka lama. Bardzo spoko, nie zawsze. Wiecie, to nie jest tak że w FTL-u, że każda misja będzie misją, kurczę, która doleci zawsze do bossa. Mi się naprawdę udało 2 razy nieźle zagrać na tyle, żeby dolecieć tego bossa, no a niestety ten statek okazał się dla mnie, przynajmniej w takim układzie, zbyt skomplikowany, no i elementy losowe zrobiły to, co miały zrobić. Także wybierzemy teraz inny statek i zobaczymy, czy innym statkiem również będzie tak ciężko. Choć to dopiero jest pierwszy statek, z którym miałem większe problemy, także chyba to tyle, nie ma co sensu gadać więcej. Dzięki bardzo, że byliście razem ze mną w tej misji. Pamiętajcie zostawić lajka, komentować, subskrybować, śledzić kanał, sprawdzać linki w opisie i tak dalej. Ja się z wami żegnam i widzimy się w misji 4. Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno dam wam znać w przeglądzie tygodnia. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!